Mateusz Cegiełka, po meczu Chojniczanka Górnik Łęczna, można powiedzieć bohater tego spotkania, zagrałeś raptem tylko kilka minut, ale kompletnie odwróciłeś losy tego meczu i zapewniłeś Chojniczance pierwsze zwycięstwo. Fortuna pierwszej lidze w bieżącym sezonie. No dokładnie, cieszę się bardzo, że właśnie mój gol zadecydował o tym, że zdobyliśmy trzy punkty, upragnione trzy punkty, na które długo czekaliśmy. Cieszę się, że to właśnie przed własną publicznością zrobiliśmy. No i naprawdę dzisiaj zespół zagrał bardzo dobry mecz i cieszymy się z pierwszego zwycięstwa w pierwszej lidze. Pierwsza połowa, no ta stracona bramka, można powiedzieć, że znowu wróciły jakieś takie demony przeszłości. Znowu Chojniczanka wychodzi na prowadzenie, znowu Chojniczanka po kilku minutach traci tego gola. Na szczęście w końcu to szczęście odwraca się do nas i to my w końcówce strzelamy tego zwycięskiego gola. Można powiedzieć w końcu, tak, bo to jest dopiero już siódma kolejka. No tak, szkoda tej właśnie bramki straconej po aucie. No ale dążyliśmy do tego zwycięstwa, gdzieś te sytuacje były. Przetrwaliśmy też te ciężkie momenty. I cieszymy się bardzo z tego zwycięstwa. A z samej gry, drugą połowę tak jakby patrzeć, nie była to jakoś taka super atrakcyjna piłka, nie było to takie wielkie widowisko, tylko właśnie brakowało takiego konkretnego strzału właśnie. No dokładnie, no gdzieś no, ta druga połowa, Górnik gdzieś tam miał też swoje sytuacje, no ale w piłce chodzi o to, żeby po prostu wygrywać mecze i my to dzisiaj zrobiliśmy. Pytanie właśnie, na ile to zwycięstwo Wam pomoże? Może rzeczywiście teraz Chojniczance już po tym momencie, tak jak liczymy, tutaj było już liczone mecze bez zwycięstwa, tak teraz w końcu można liczyć mecze bez porażki, tak? Bo to już trzeci mecz z rzędu bez porażki, że będzie Wam łatwiej. Teraz w końcu będzie łatwiej i może rzeczywiście gdzieś też również na boisku będzie to widać. No tak, no chcemy iść za ciosem i wierzę, że w ten zespół właśnie, że seria właśnie dojdzie po tym zwycięstwie. Indywidualnie dla Ciebie. To jest Twój debiut na boiskach pierwszej ligi, tak? Jeszcze nie grałeś na zapleczu Ekstraklasy i można powiedzieć, wchodzisz z futryną. No dokładnie, gdzieś debiut w pierwszej lidze. Cieszę się, że od trenera, że dostałem swoją szansę i cieszę się, że pierwsze zwycięstwo tutaj w Chojnicach. Naprawdę niezapomniane chwile. No też dla Ciebie ten moment taki specyficzny, tak? Bo jednak ciężko było Cię w ogóle szukać w kadrze meczowej. Dzisiaj w tej kadrze meczowej się znalazłeś. Dostałeś też tych kilka minut, tak? Bo jedyny mecz, w którym zagrałeś w tym sezonie, to kilka minut w Pucharze Polski. Tak, dokładnie. No, ciężko pracowałem na treningach po to, żeby dostać te minuty. Cały czas dawałem się wszystko. Wierzyłem, że ta szansa przyjdzie. No i tak też się stało. I niezmiernie jestem zadowolony. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo.